Witam Państwa bardzo serdecznie. Żyjemy w trudnych czasach. Oczywiście czasy nigdy nie były łatwe dla człowieka czy dla ludzkości. Człowiek ciągle stał czy stoi wobec różnego rodzaju zagrożeń czy problemów, ale tutaj, kiedy mówimy o ciężkich czasach, to mówimy o czasach, które dotykają spraw zasadniczych, dotykają pewnych idei, pewnych wartości kluczowych. Które obawiamy się mogą zostać utracone. Dotyczy to szczególnie cywilizacji zachodniej, zachodu, który nie do końca potrafi się odnaleźć właśnie w tym rozgardiaszu i nawet nieopatrznie, płacąc za to dużą cenę, spiskuje razem z tymi, którzy chcą nas zniszczyć. A więc musimy być świadomi tej walki, jaka ma miejsce, i również naszej roli, że nie wystarczy tylko żyć dniem codziennym, zabiegając o zaspokojenie najważniejszych potrzeb, ale również o to, żeby uświadomić sobie, że jest to walka jednak potężna między różnymi cywilizacjami. I dlatego. Jeżeli byśmy nie przyjęli postawy odpowiedniej, to się po prostu zagubimy i stracimy naszą jakby rację bytu. Dlatego tutaj odzyskiwanie ideałów, wielkich celów, wielkich wartości jest dla nas, dla naszego właśnie życia, czymś koniecznym. Znalazłem taki tekst wygłoszony przez Ignacego Jana Paderewskiego był to rok 1915. Chicago, a więc rok 1915, czyli już zaczęła się pierwsza wojna światowa, i pamiętajmy, że chociaż dzisiaj nasza uwaga skupiona jest przede wszystkim na, na skutkach II wojny światowej w związku z wspaniałym raportem na temat zniszczeń, jakie Polskę spotkały ze strony Niemców, niemniej jednak musimy również zwracać uwagę na to, że w I wojnie światowej, chociaż formalnie nie było państwa polskiego, dewastacja była straszna. I otóż wielu Polaków, którzy zdobyło sławę za granicą jako choćby naukowcy czy jako artyści, ci ludzie mieli poczucie wielkiego zobowiązania wobec i Polski i całego narodu polskiego. Ich sukcesy nie były sukcesami tylko prywatnymi czy ekonomicznymi. To były sukcesy, które miały pomóc narodowi polskiemu, żeby odzyskał suwerenność i Polsce, aby była niepodległa. I tak właśnie 30 maja 1915 roku w Chicago Ignacy Jan Paderewski, najsłynniejszy wówczas pianista w świecie, Virtuos, tak mówił do Polaków pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Od samego początku naszego istnienia, gromadząc własne ziemie, własne jednocząc plemiona, broniliśmy rozproszonej, dręczonej, mordowanej, tępionej przez Niemcy słowiańszczyzny. Wszelako już w, zarania, w zaraniu dziejów przypadło nam spełniać zadanie, którego żaden inny nie podjął się naród. Staliśmy się strażnikami całej Europy, obrońcą całego chrześcijaństwa, orędownikiem wolności całego Zachodu. I rosły, i rozwijały się, bogaciły się, potężniały europejskie ludy. To właśnie dzięki nam w ciągu tego tysiąca lat Europa mogła kwitnąć. I stąd również wtedy, ale i dzisiaj, my musimy sobie przypomnieć i brać poważnie tę właśnie misję, jaką mamy odzyskania wielkości Europy u jej fundamentów, a te fundamenty to jest i było i będzie chrześcijaństwo.